Cześć, witajcie na kanale Retro Klocki, gdzie prezentuję zestawy LEGO Retro. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję zestaw LEGO, numer katalogowy 8230. Jest to zestaw LEGO serii LEGO Technic. Rok wydania tego zestawu to 1996 i jak podaje strona internetowa promoklocki.pl, zestaw składa się ze 175 elementów oraz zawiera jedną minifigurkę. Tak, zawiera LEGO Technic kiedyś posiadało minifigurki. Przyjrzyjmy się bliżej minifigurce. Figurka dołączona do zestawu to policjant. I słuchajcie, figurka posiada nadruk z przodu na torsie, z tyłu nie posiada żadnego nadruku. I co charakteryzuje figurki LEGO Technic? No słuchajcie, bawialność i możliwość ruchów. Spójrzcie, wszystkie przeguby idealnie funkcjonują. Można ręce wyginać wiele stron. Również nóżki bardzo dobrze funkcjonują. Można bez kłopotu robić telemark oraz wszelkiego rodzaju inne pozy. Do figurki dołączony jest kask z uchylną przyłbicą. Co ciekawe, postaram się to pokazać oraz dalej opiszę to. Kask jest w idealnym stanie i nie posiada ani jednej ryski. Czemu? O tym to za chwilę. Tak prezentuje się fryzura naszego policjanta. Pamiętacie tą figurkę z poprzedniego filmiku? Omawiałem wtedy ten oto element LEGO. I słuchajcie, tak jak powiedziałem poprzednio, jest to kijek do nar dla ludzików LEGO Technic. Spójrzcie proszę, jak ludziki go mogły sobie trzymać. I tak to się teraz prezentuje. Wróćmy do omawianego zestawu, jakim jest tutaj policyjne buggy. Policyjny zestaw LEGO Technic z ludzikiem na pokładzie. No, dosyć ciekawa konstrukcja, jednak jak powiedziałem wcześniej, ludzik oraz cały pojazd jest w stanie idealnym nie bez powodu. W młodości jakoś specjalnie nie przypadł mi do gustu, o tym to za chwilę, ale zanim do tego przejdę, chciałem Wam pokazać pewien fajny element. Spójrzcie proszę na to skrzydło. Może Wam się wydawać, że już gdzieś takie widzieliście, jednak ten element LEGO w tym kolorze czarnym występuje tylko i wyłącznie w tym zestawie LEGO. Jest to dosyć, no tutaj taka drobna ciekawostka. Lubię elementy, które występują tylko i wyłącznie w jednym zestawie. Do tego mogę powiedzieć, że ten buggy posiada funkcjonalność w postaci skrętnych przednich kół. I niestety, jak na zestaw LEGO Technic, to by było tyle. Możliwe, że przez to w dzieciństwie wiele nim się nie bawiłem. W zestawie występuje kilka naklejek. Jest to m.in. tutaj ten napis Police. Te reflektory również są naklejkami. Z boku widzimy też napis Policja. Oraz z tyłu również znajdują się dwie naklejki. Łącznie mamy 4, 5, 7 naklejek. W zestawie układ skrętny jest niesamowicie rozbudowany. Spójrzcie proszę na ten transparentny element. Jest to część charakterystyczna dla LEGO Technic lat 80. i 90., która no, często właśnie odpowiadała za układ
skierowania kierowniczy. Układ jest rozbudowany. Spójrzcie proszę na tutaj zestawy Lego Technic, jak jakieś macie pod ręką, a zrozumiecie, czemu mówię o rozbudowanym układzie skrętnym. Przede wszystkim ruch jest przenoszony za pomocą aksla do specjalnej, no powiedzmy to, rozdzielni, gdzie porusza się zarówno ten tryb, jak i dalej jest ruch przekazywany na 8-studowego aksla. Dalej jest specjalna łączka, która tutaj jest wsadzony kolejny dwupinowy aksel, kolejna łączka i wielkości 4 tutaj studów, kolejny aksel. No słuchajcie, no tutaj naprawdę jest to rozbudowane. Dodatkowo cały układ przenosi się za pomocą, tutaj jak widzicie, działających trybów z przodu na górne zębatki. No jest to układ naprawdę bardzo rozbudowany, a to wszystko tylko po to, by przednie koła skręcały. Do tego, jak widzicie, nie jest to ruch idealnie płynny. Możliwe, że jest to spowodowane tym, że zestaw jest dosyć leciwy, chociaż, tak jak mówię, był złożony tylko i wyłącznie jeden raz i możliwe, że po prostu troszkę się zastał, ale tak przed recenzją sprawdzałem wszystkie mocowania, łączenia klocków, no i były odpowiednie, więc nie ma sytuacji, że jakiś jest klocek niedociśnięty. Poza tym może będzie to słychać, to piskanie, słuchajcie. Wspomniany zestaw niestety nie ma więcej funkcjonalności. Liczba elementów, no 175, jest to sporo, jednak jest tu sporo też użytych elementów, typu tutaj te wygięte klocki, czy dużo drobnych innych elementów Lego Technic. Jak powiedziałem, że zestaw był złożony tylko i wyłącznie jeden raz, to spójrzcie proszę na tą instrukcję składania. Jest to praktycznie nowa instrukcja, była otwarta. Jak jeden raz składany, to tylko jeden raz była otwierana. Teraz ją otwieram drugi raz po wielu latach. Jest średniego formatu. Pojazd podstawowy, ten, który widzieliście recenzowany, składa się, już mówię. Instrukcja jego złożenia występuje na 24 stronach oraz zawiera 23 etapy budowy. 23 etapy budowy przy 175 elementach. W instrukcji, tak, wtedy konstrukcje alternatywne z Lego Technic miały instrukcje papierowe. Nie trzeba zaglądać do internetu, szczególnie, że w tamtych latach zbytnio nie funkcjonował. Jest budowa alternatywna, która z kolei kończy się po 41 elementach, po 40 stronach oraz zawiera 19 elementów budowy. Tak wygląda ten oto pojazd. Staram się nie wyginać za bardzo tej instrukcji, szczególnie, że tak jak mówiłem, nigdy nie była aż tutaj otwierana. Dodatkowo jest możliwość zmotoryzowania tego zestawu. Na dole instrukcji informacja o dacie wydania zestawu. No, zestaw alternatywny wydaje się dosyć ciekawy. Czy go złożę? No, małe są na to szanse. Szczególnie tak jak mówiłem, zestaw był złożony tylko i wyłącznie jeden raz, więc niech tak może zostanie. Przejdźmy teraz do pudełka. Pudełko jest zaskakująco sporych rozmiarów, jak na tak mały zestaw Lego Technic. Prezentuje model Technic w znacznie większej skali niż on jest w rzeczywistości, co raczej rzadko się zdarza. Z tyłu pudełka widzimy alternatywną konstrukcję. Widzimy możliwość tutaj właśnie połączenia go z zestawem zmotoryzowanym oraz funkcjonalność całą tego zestawu. Niech Was ta kierownica nie zmyli. Ta kierownica nie ma żadnego połączenia z tymi trybami. Spójrzcie proszę, ona się nie rusza. Tak to się prezentuje.
Jeżeli jesteście ciekawi ceny tego zestawu, no to wkleję, słuchajcie, w podobnej konfiguracji, co tutaj mam. Widziałem na znanym portalu aukcyjnym cenę tego zestawu i naprawdę cena zwala z nóg, jak za zestaw używany ze 175 elementami, 350 zł komplet. No, ja bym się na pewno długo, bardzo długo zastanawiał nad kupnem tego. Jakaś tańsza używka, sam po prostu bagi z ludzikiem. No, myślę, że cena jakaś realna za używkę to prędzej 150 do 200 zł. Jeżeli prezentacja zestawu Wam się podobała, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja kanału z dzwoneczkiem i do następnego odcinka. Hej, cześć!